Dzień dobry, cześć, witajcie moi kochani, witam bardzo serdecznie w kolejnej serii na moim kanale. Tym razem będziemy grać w Pikmin 3. Jeżeli ktoś zapyta mnie, czym ta gra jest, ja powiem wam, nie wiem. Słyszałem, że to jest połączenie strategii z jakimiś innymi elementami magicznymi. To jest wersja Deluxe na Switcha, która, chyba jak dobrze rozumiem, trójka wyszła również na Wii U. No, zobaczymy. Czyli potencjalnie Pikmin 3 wyszedł na Wii U, natomiast Deluxe to jest wersja Switchowa, czyli znowu wychodzi coś, co jest... coś, co jest powtórzoną wersją na Switchu. Okej, no dobra. Weźmy Story, ponieważ poleca. Jak dużo graczy, jestem tylko sam. Okej, można wygrać dwie osoby, jakby ktoś był zainteresowany. Zapis, bez różnicy. Ultra Spicy? Nie mogę dostanę normalny. Galactic Date 20XX. At the far reaches of space lies a planet on the brink of ruin. The planet's name? Copai. Due to a booming population, booming appetites, and a basic lack of planning, Copai's inhabitants have all but exhausted their food supply. Their only hope is to find another planet with edible matter. Accordingly, they send unmanned scout vessels called Sparrows out into space. To their dismay, the search is proving fruitless. Just as they're about to give up, the final vessel reports back with news of a miraculous discovery. They mobilize to investigate the planet, which they name PNF-404. Copai's last hope rests on three intrepid explorers. At last, the explorer's 279,000 light-year voyage nears its end. But as they initiate the landing sequence, something goes horribly wrong. Zadziwiająca ta gra ma fabułę, ma dialogi w ogóle, ktoś jakiś narrator gada. Tego się po... Znaczy, to nie jest zła gra Nintendo, ale powiem szczerze, rzadko kiedy spodziewam się, żeby gra, która jest kojarzona z Nintendo, bo Pikmin mi się kojarzy tylko i wyłącznie z Nintendo, miała narratora. W ogóle, że miała... Okej, ale widzę, że już powrót do przeszłości, ponieważ widzę, że już jest jakieś blinki są zaraz mówienia. Co się stało? Coś poszło nie tak. Cały czas nie wiem, co za... To jest fajne, ponieważ mając Switcha, kupuję takie Pikmin 3, które wiem, że jest dobrą grą, ponieważ jest bardzo dobrze oceniana. I za cholerę nie mam pojęcia, co za gra jest, zupełnie. Zupełnie nie wiem, co za gra jest. Nie wiem, jak się w nią gra, nie wiem, co za typ gry. W ogóle nie wiem, co to jest w ogóle. To jest jakaś fabuła w ogóle, nie mam pojęcia, co chodzi. Ale dzięki temu odkrywam nowe rzeczy. Gdybym cały czas grał w te gry, które znam i jestem pewien, że będą dobre, no to po prostu pewnie albo trafiłbym na tonę krapu, albo nie grałbym nic nowego. A tak to przynajmniej włączam sobie gierkę na Switchu i wiem, że to będzie dobra gra, a nie wiem, czy to będzie gra dla mnie. Zobaczymy. Kapitan Charlie. Ja to nagrywam w rozdzielczości 2K, ale nie chcę was łudzić. Ta gra jest. Gra jest chyba full HD. No, ale powiem szczerze, że tutaj i tak grafika nie jest najważniejsza. Natomiast nagrywam w 2K, ponieważ dzięki temu, kiedy YouTube. Wrzucam na YouTube coś 2K, nawet jeżeli to nie jest 2K, tylko jest to rozciągnięte,
to i tak jeżeli oglądacie to na Full HD, to jest jakby lepsza rozdzielczość, jakby zmniejszona, jakby jest ściągnięta, przez to wygląda ładniej. Poza tym YouTube dla materiałów 2K udostępnia większą ilość bitrate'u, czyli jakości obrazu, więc to wygląda po prostu relatywnie lepiej. Kościek tak zacina się, jakby po rusku mówił. Okej, używam lewego grzybeczka, żeby się ruszać. Chińcy jakieś są. Jeju, dobra, mam nadzieję, że gra mnie tam nauczy czegoś. Ujeju, nie spodziewałem się, że... Ojej, co to jest ta gierka w ogóle? To są te pikminy całe. Keep moving ahead. Ej, pójdę tam, pójdę. Kim te stworki są w ogóle? Są dwie opcje. Albo te maszrumy są wielkie, albo my jesteśmy mali. I podejrzewam, że to my jesteśmy mali. To jest rzucanie padem, nie? Ja pierdziele, jak nie lubię rzucać na padzie niczym. Ja mogę nimi rzucać, jej! Jej! Dawaj! Sy do mnie! Rzucamy! Ale beka! Wracaj do mnie! ZL. ZL. Wracać, kurwa! Dobra. Czy mogę was też walić tym? Okej, wracaj. Okej, czyli lodu nie mogę zniszczyć, ale mogę zniszczyć grzybki nimi. Super. Normalnie game changer. Kurde, urocza ta gierka jest. Bardzo urocza. Ale o co tu chodzi? Nie mam pojęcia. Okej, idą za mną. Zawołałeś ich, no to cię gonią. O chuj ci chodzi, gościu. A pierda, czyli la. Oho. Co robi niemowlak? Ja pierdzie, dlaczego my wzięliśmy niemowlaka na tą misję? Alf, a czym ty, co ty będziesz potrafił robić? Już czuję, że on pozna jakieś inne pikminy. W sensie, nie mam pojęcia, czy te małe stworki nazywają się pikminami. Tak je nazwałem. Takie właśnie nazwałem i nie interesuje mnie to.
Tungsu, Turun Tu. Chui, Sechung. Tui, Rick Parpason. Aru Fario, Chui, Rick, Tak Tak Chui. Okej. Oho, są czerwone. Co robią czerwone w takim razie? To też jest tak samo zdziwiony jak tamten. Dobra, idziemy. Fajnie ta gra wygląda. To nie jest brzydka gra. To jest bardzo ładna gra. ZR. To jest... Jak to zadziała? Aha, w ten sposób. Aha, ZR jest po drugiej stronie. Dobra, okej, zablokowałem się. Dawaj. ZL. Jak działa ta kopuła? Co mam z tym zrobić? Odnoszą coś. Gdzie to zanoszą? No fuck, one mogą budować. What? Zajebiste. Ty, no mogę budować jakieś rzeczy. Chodź, come on, boy. Haha, przyjdzie kolejny. Trochę nie rozumiem, na czym ta gierka polega, ale to ma fajny pomysł. Trochę kojarzy mi się z kilkoma strategiami, w których się sterował jednostkami, samemu nimi rządzić. Takie God Game'y tak polegały na tym, ale zazwyczaj w God Game'ach chyba nie byliśmy też w trakcie akcji. Pamiętam, że trochę mi się skojarzyło Black and White i tam było takie coś, że miałeś jakieś komendy, które pozwalały ci wymusić na twoich nie wiem, wierzących w ciebie ludziach, żeby coś robili. A tam się nie biegało po grze jakby bezpośrednio, tylko raczej się korzystało z dobrodziejstwa inwentarzu, nie? Miało się jakiegoś stwora, który był tygrysem podobno czymś, tam małpo podobno czymś, albo coś innego. A resztą jednostek raczej nie mogłeś ani sterować, ani nic robić, tak naprawdę. Zresztą jakby biegamy, jesteśmy w trakcie akcji. Czy była taka gierka? Kojarzycie może coś? Czy była taka gierka, w której realnie sterowało się też jakimś swoim dowodzącym na polu bitwy? Zresztą nie, jak na razie tu nie ma żadnej bitwy, ale podejrzewam, że będzie, tak? Czy nie? Albo nie? Come on, boy! Chodź. Idziemy! Hello. Aparat? Chui, pom, sa 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 sum, suk suk ko fai, tom tom yuba. Tukui nyuku, pa su su su, nuru, pad, spa. Nums, reik, somo suwe. Po, pom, reik, nyuku daisuku. Mekanizuksu, chui, pom, suk suk, pormush, tom tom yuba.
Nice. A kurde, i to co będę eksplorował sobie? Okej, okay, tam coś mogę zobaczyć. Nie wiem, że to służy w ogóle, ale okej, okay, mam to, tu mam most, przejście. Tu wylądowałem. Czy tam byłem ostatnio? Nie, gdzie byłem nad tą postacią? Bo nawet nie wiem, gdzie byłem. Okej, okay, okay. No dobra. Po co to? Dokąd to jedzie i dlaczego? Ty no kurde. Co on tam zanosi w ogóle? O fucken! Rozpłodziłem więcej tych czerwonych dziobaków. What the fuck? Czy jestem matką? Czy jestem ojcem? Kim ja jestem w ogóle? Rozpłodziłem czerwone dziobaki. Ła, 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 wracaj. No, żuczki, żuczki, no, żuczki. Ej, czy one już wyskoczyły? Jeszcze nie, co? Kurde. Długo zajmuje mi takie rodzenie się, czy nie? Chciałem tak z ciekawości pytać, no bo... Nie można więcej adoptować, hehehehe. Okej, okay, dobra. Fuck, zabrałem, zlałem ich i teraz zanosimy ich zwłoki do mojej bazy. To tak, jak to jest pojebane. Czy czerwone ziomki też się pojawiają z tego? O kurwa, też. O Jezu, to jest straszne. What the fuck? O kurwa. Biedne żuki zostały przerobione jako nasienie do tego, żeby zapłodnić do kolejnych czerwonych źródków. Ale to jest przerażająca gra. Pięciu potrzebasz. Okej. Okay. Czy ja już mam pięciu? Czy ja muszę czekać, aż się pojawią, czy coś? Kolejne wyskoczyły, dobra, ale... Ile mam czekać, aż się pojawią całkowicie? Pod mostem coś jest może? Nope. Widzicie, żeby... Pluk. O kurwa. Red Pikmin! No okej, okay, wiedziałem, że to się nazywają Pikminy, wiedziałem. Fuck, mogę jej wyrywać. O, fajnie, że jak kliknąłem, to wszystkich wyrzuca po kolei. Bardzo to przyjemne, bo myślałem, że będą się za każdym razem klikać. W emocjach gierkach często się dzieje, że trzeba coś robić tak, tak wiecie, specjalnie. Okej, okay, czyli każdy Pikmin ma swoją opcję. Tamty można rzucać, te mogą dźwigać. Okej. A, dobra, z nimi się nie stało. Okej, okay, mój błąd. Ile ich tam było? Okej. Okay. 6 na 5. Źle? A nie możecie aż tylu nieść tego?
Czyli niepotrzebnie dałem 10 chłopa do 10 pikminów. Doszedł tego. Nie wiem, co to nawet jest, cukierek z piątką. Czy mogę was. Jakby mogę was wyrwać? Okej. Okay. Jak nie mam, to jest wszystko na tych ziomeczków. Czy mogę ten karton teraz przenieść? 20 potrzebuję. Panie, easy peasy. Na siebie pomysł, to na pewno. Brzydka jest niemiłosiernie, ja pierdzielę. Znaczy nie, to taki design, no co? Mam wrażenie w ogóle, jak patrzę na podgląd streama, że wygląda, wygląda dużo lepiej niż na moim ekranie. Jeżeli ktoś z was nie musi, nie oglądajcie to na full screenie. O mój Boże, jak ta gra jest rozciągnięta straszliwie. Znaczy, podejrzewam, że na moim screenie to wygląda niezbyt dobrze, ponieważ ja mam monitor w 2K i odtwarzam na tym konsolę z Full HD i pewnie ta natywna rozdzielczość nie jest taka, więc podejrzewam, że no Full HD wyglądać to może lepiej, też nie wiem. Znaczy oczywiście, żeby nie było, nie jest dla mnie grafika najważniejsza, ale jak ostatnio pograłem trochę w Valhalla, Cyberpunka na maksymalnych detalach w 2K, to wiecie, teraz wracam do jakiejś rzeczywistości typu gonią piksele i kwadraty Dawida podsiadło i tak, wiecie, trochę to boli w oczy. Człowiek się przyzwyczaja takiej grafiki. Ja nie mówię, że ta grafika ma być idealna czy coś, ale bardziej mówię tu o tym, że to jest takie mydło. Nie jest tak, że to jest taki styl graficzny i to tak wygląda, tylko to jest tak to nie jest, to jest takie rozciągnięte jakby. Wszystko jest takie nieczytelne do końca. Nie jest takie ostre. Tego mi brakuje. No to była ta sama grafika, ale rozdzielczości wyższej, że to wszystko było takie wyraźne. Prawdopodobnie mogłoby wyglądać też gorzej, ale przynajmniej byłoby wyraźne. Okej, teraz tu wszystko mamy. Okay. Orientację czatu nie potrzebuję zmieniać. Okej, mogą to niszczyć, ale czy to coś z tego wyjdzie? No się psują, rozgrzewają te pikminy jakoś? Ja to niszczę, naprawdę. Zamek. Kto zbudował ten mur? Podejrzewam, że Trump. Ty chcemy Church Attack. The fuck? Co tu się... Nie, naprawdę, jeżeli to jest kolejna z tych gier, których ja po prostu nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Okej, okay, rozwaliliśmy mur, dobra, super. Czy ja tu podniosłem wszystkich ziomeczków ode mnie? Dobra, mam wszystkich, dobra, ekipa idziemy, 21 chłopa. Znaczy, pikmina. Pochwaliłem za dubbing, nie? Już oczywiście nie ma dubbingu więcej. Dziękuję bardzo, gro. Pan narrator wytrzymał tego nagrywanie, nie wiem, 13 zdań czy coś. Czy astronauci mogą nosić okulary? Tak pytam z ciekawości. Nie znam astronauty, który miałby okulary.
No w kosmosie to nie jest problem, że te okulary bez rączek, znaczy bez tych nauszników odlecą? Nie? Czy on wygląda w ogóle jakby miał... Nasz gościu wygląda jakby miał w tym zamaskał skafandra, to miał jakby smoczka w ustach. To wygląda strasznie. To jest gwizdek chyba. Okej, dobra, zdobyłem wszystko. Skończyłem poziom. Ja pierdzielę, skończyłem poziom normalnie. Gra jest podzielona na poziomy. To jest zadziwiająco interesująca gierka. W sensie, okej, może to nie jest największy akcyjniak świata, może to nie jest za bardzo taka, wiecie, dominująca rozgrywka, w której musisz się skupić, ale to jest przyjemne i to ma pomysł na siebie. I to jest to, o czym ja powiedziałem na początku. Kupując grę, którą wiem, że ma dobre recenzje, wiem, że ta warka jest znana, nie przeze mnie, ale ogólnie jest znana gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, a ja jej nie znałem i pomyślałem, ej, kupię, czemu nie, tam 250 zł w tą czy w tamtą, hehe. Nie, serio, to bałem się, że to będą stracone pieniądze, ale widzę, że coś tu jest z tym wszystkim. Znaczy, jeżeli to się nie rozwinie, to dalej będzie to samo, to może to nie będzie najlepsze, ale na ten moment to idzie z interesująca gierka. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, zostawcie kciuka w górę, dajcie znać, czego wy się spodziewaliście po tej marce, czy może ją znaliście wcześniej jako markę, czy cokolwiek innego, a tymczasem będę leciał. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia, no i cześć.